Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 9 z Outlast. I od razu przez wnękę, prosto do kompa. Ja jestem Piechol, to jest Miles Upshur, ten, którego papcie właśnie widzicie. No nie zobaczycie jego 10 palców w dłoni, niestety już nie ma. Ale doktorek nie żyje, który to zrobił, więc no, powiedzmy, zapłacił nawet większą niż powinien cenę. Więc palec za palec, kodeks Hammurabiego, jakby zadziałał, to powinien mu odciąć Miles 2 palce. A dobra, koniec tego gadania. Czas się skupić na eksploracji. Ej, dobra, co robi taką wielką dziurę? Ha, Chris Walker. Nie, moment, to nie on. To jest kaznodzieja chyba, ej. Dobra, to może zmniejsz to. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. No, brakowało, spójrz na moje palce! Nie mogłeś mi przypilnować lepiej? Jak na zewnątrz? O, wychodzimy wreszcie na dwór? No, świetnie, tylko tu jest tak ciemno. I te piski, wrzaski, co jest grane? No, już myślałem, że jakiś duch się ma zaraz pojawić, a to tylko brakująca, znaczy brakująca, pusta bateria. A w ogóle zaraz będą brakujące, to będę się rozglądał. Archbishop Wilfred Panzram. Of the Denver Archdiocese. Z archidiecezji Denver. Diecezji. Dobra, tutaj. Uchylone drzwi. Zawsze warto w uchylone drzwi uderzyć. Kibel, w którym płoną ludzkie kończyny. I jest bateria, dobra. Czy takie światło wystarczy, żeby wyeksplorować te klopy? Niestety nie. Za bardzo się zadymiły ludzkie szczątki. Dobra, baterii brak. Dobra, no ale warto było chociażby dlatego. Dla tej jednej bateryjki. To nie patrz tak na mnie. Dobra, to czyli podejrzewam, że te będą otwarte, jeżeli już. Tak jest. W tej stronie nic. Locker room. Ale momencik, stop. Bardzo podobnej lokacji się kręciliśmy odcinek albo dwa temu, uciekając przed doktorkiem. Ja nie będę sprawdzał każdej szafki oczywiście. Zwłaszcza kiedy ambience tak podjechał do góry. O, dobra, są dokumenty. Moment chillu i czytania. Dobra, może patrząc w ten sposób. Ewentualnie gdzieś od razu odbiję tutaj. Ej, nie, tutaj się nie schowam. Chyba, że... Tak, w tej mogę. To dobra, no to dokumenty. Czas czytać. Urojenia prześladowcze. Od Triggera do Welsha, czy Walsha. Panie Walsh, proszę przyjąć natychmiastową rezygnację sanitariusza 531920 Davida Annapurny i skierować go do Mount Massive jako pacjenta, aby wyleczyć jego urojenia prześladowcze. Leczenie powinno być kontynuowane aż do czasu jego śmierci. Dzięki, stary. Rick Trager Merkow, dział archiwizacji. Dobra, spoko. Czyli władowali niewygodnego pracownika jako pacjenta w ramach koleżeńskiej przysługi. No to dzięki, stary, na końcu dobitnie o tym świadczy. No to co? To my idziemy dalej, nie zważając na niesprzyjające okoliczności losu. Z włączonym noktowizorem. Już mamy znowu 3 bateryjki. Dobra, co tam? Otwieraj od razu szybko. Dobra. Tam z tej strony. Z tej strony nic, a z tej strony nic. Dobra, to sprawdźmy najpierw to nic. Nic. Aha, tutaj trzeba będzie pewnie się udać. Ej? Nie, myślałem, że tutaj wewnątrz. Jakaś bateryjka zabłąkana może przypadkiem. Dobra. Żadnych złowieszczych szmerów. Podejrzane. Bardzo podejrzane. Jakby coś zaraz miało wyskoczyć. Znienacka. Dobra, ale jest i kolejna bateria. Dobra, zbieramy ich coraz więcej. Pewnie zbliża się ciemna lokacja. Ej, to tam przejdę? Nie, Miles się nie wciśnie. Kurde, to gdzie mam teraz iść? Skoro nie tutaj. To były tu pytania Milesa, tak? Tak, dobra. Nie, tu nie wyjdziemy, tak? Rozumiem? No to kurde. Ej, może tu. No, jeszcze widać ślady butów nawet. Ktoś tutaj naprawdę Warridera urządza. Projekt Warrider, o kurde.
Wszystko płonie. Nie, no nie zasłaniaj się tym... tą ręką, brakuje ci palca. Ej, tu jest koleś, który chyba żyje. All of it. Murtaugh took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. On to nie jest sanitariusz przypadkiem. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Through the kitchen. Co, kobieta jestem? Sorry. Dobra, no tateczka. Niech spłonie. Let it burn. Wcale nie jestem tu jedyną ofiarą. Spotkałem kogoś, kto niebawem spłonie żywcem. Najgorsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić, ale to lepsze, niż zostanie w tym miejscu. Dobra, to będzie zaiste świetne nagranie. Bateryjka? No. Tu przeskoczę. Nie! Właśnie się oparzyłem. Dotkliwie bardzo. Ja przez kuchnię. To znaczy, którędy? Może tu pod spodem? Nie, no kurde, tu nie przeskoczę. Tam jest kuchnia przecież. O, chyba, że tu... jakoś w lewo tu się uda odbić, ale nie. Tu się cofnąłem chyba zupełnie. Nie, 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 stop. Choć tak, w sumie przecież górą wskoczyłem. To pytanie, którym oknem. Jak się mogę dostać do kuchni? Tu się przytulić do ściany na przykład? Mogę? Nie. No i troszeczkę znowu się poparzyłem, no kurde. Jeżeli było jakieś trofeum za niepoparzenie się, no to jest sorry, ja go już nie dostanę. Aha, no może tu? W takim wypadku. Stosik ciepło nie. Niezłe ciepełko. Okej, tutaj w bankowo trzeba się przeczołgać. Pod spodem. Ale w sumie nawet nie jest gorzej animowany ogień, nie? W sumie. Chyba, że spojrzycie na tamten z oddali. Jak stoi statecznie w miejscu. A w ogóle języki ognia nie tańczą. A powinny. Dobra, w koszu coś? Nic. Nic, nic. Dobra, to... to the kitchen. Szybko do kuchni. Wózeczka nie bierzemy. Nie ma takiej potrzeby. Nóżki sprawne. Tylko z palcami problem. Dobra, sorry. O nie, bo może będzie chciał uciekać. To może mu zostawmy otwarte. Ale drugie skrzydło tych drzwi. Dobra, tam bądź tu. Zabite dechami. Tu nie wyjdziemy. No widzisz, tych krat już nie przebijesz. Te na parterze były do sforsowania. Miles, co trzeba było zrobić? Okej. Albo tu się przeciskać. Okej, sprawdźmy tutaj najpierw może. Spieszmy się na odwagę. Okej. Dzień dobry. Komornik! Nie, dobra. Nie, może ich nie stresujmy już na samym wejściu. Tutaj tu ktoś siedział. Znaczy, siedzi nadal. Jego truchło. Dokumenty. Jeżeli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu psychopatologicznej bliskości stresu. ZPBS. Porozmawiaj z przełożonym, aby uzyskać pomoc od doradcy korporacji Merkow. Czyli zobaczysz ducha, idź się zgłosić, to cię tutaj zamkniemy. Aha. Pewnie wielu strażników ukrywało wszelkie spotkania z duszkiem. W sumie ja go jeszcze nie spotkałem tak oficjalnie, jeszcze nie widziałem go w pełnej krasie. I nie wiem, czy chcę zobaczyć. Dobra, tutaj coś. Mi się zaraz bateria skończy. Nie, nawet koło radia, z tyłu. Kurde. Dobra, no to zobaczmy, jak to wygląda w tym świetle. Ja w ogóle tak, o wiele lepiej lokacje wyglądają niż tutaj, w ten sposób, z tym delikatnym zbliżeniem i rozmyciem. Więc trzeba się tego trzymać jak najdłużej, oj. Aha, moment, da się to uchwycić? Nie, tylko się szybko przechodzi. To miganie tego, co jest za drzwiami. Dobra, ktoś tutaj coś ma wyważyć, tak? Nie, chyba nie. Dobra, jest zbyt ciemno jednak, żeby się poruszać bez kamery. Dobra, to skoro nie tutaj, to tu trzeba się przecisnąć. Dobra, w sumie trochę ciemno. Miles. W ogóle nie jestem ciekaw, czy się właśnie cofam, czy idziemy dalej. Oj. A nie. Sorry. Myślałem tylko, że czyjaś ludzka sylwetka, ale nie. Na szczęście nie. A pod to łóżko się chyba Miles nie wciśnie. Aha. Szkoda.
No mamy, przecież koło tych mordek przechodziliśmy już. No ale tu nie byłem, dobra. W systemie nie ma wody, musisz odkręcić dwa zawory. Aha, dobra. Czyli rozumiem znowu uciekanie. Bieganie dookoła stołów, łóżek, cokolwiek tam będzie. Więc zmienimy baterię. No właśnie. Grubcio! No cholera. Tu się dam radę schować? Niezbytnio. Dobra, wstańmy, Miles. Będziesz zdecydowanie szybszy. Tutaj widzę. Laundry room. Może tutaj. Może tu. Kurde, tylko trzasnąć, nie? Dobra, tu już mogę delikatny sprincik przypuścić. Co tu? Nic! Ale tu się można gonić. Dobra. Ej, tutaj? Jest jedna! Cholera, dźwięk, 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 dźwięk. Ale on go chyba nie słyszał. Nie, sorry, słyszę kroczki, ale to jest jedyna szafka. Pewnie mnie z niej wyrzuci. Aha, drzwi już rozwalił. Nie będzie mu już czym trzasnąć w ryj, jak będę uciekał. W popłochu. No już niedługo, już tu węszy. Jeszcze nie wiem, czy jest w tym samym pomieszczeniu. Jest blisko. Pytanie, jak bardzo. Okej, chyba kroki coraz bliżej. Już myślałem, że kręci się po lokacji, bym wybiegł, ale nie. Bo właśnie tutaj wchodzi. A tam raz kozie śmierć! Dobra. Co tutaj mnie czeka? Co tu mnie czeka? Gdzie on jest? Cholera, jeszcze gorsza jest jego... Znaczy, jeszcze gorsza od jego bliskości jest wiedza, że nie wiem, gdzie jest. Dobra, jedna wajcha. Jakiś kierunkowskaz z drugiej, coś? Zwłoki wiszą. Baths? Cafeteria? Cholera, tutaj nie ma mapy. Ale jest i grubcio! Dobra. No piękny obraz, piękny obraz. No na pewno wszystkich tutaj podniósł na duchu. W którą stronę? Do mnie. Tak? Tak, do mnie. Więc szybko. On nie wiem, czy tędy przyszedłem. Nie, dobra, mam dopiero jeden zawór faktycznie. Tutaj cofnąłem się niepotrzebnie. Gdzie on jest? Oj. Oj, no nie teraz! Nie w takim momencie! Ja nie mogę teraz pozwolić sobie na zmianę pada. Najgorsza z możliwych VX. Dobra, ale... O! Chyba jest za mną. Dobra. Kit. Może to łyknie. Wątpię szczerze. Ej, nie, dobra, ale korzystając z chwili spokoju, spauzuję teraz i zmienię sobie baterię w padzie. Nie, nie ma chwili spokoju! A, no właśnie, a już raz tak było. Wyciąga, ale nie zabija, więc mam szansę uciec, ale trzaskając drzwiami, mu przetryję każdymi napotkanymi, te wyważone. Tu nie, tu nie, tu nie, 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 nie. Okej, ale on tutaj był, więc tutaj polećmy. To jest ostatni zawór. Ostatni! Gdzie on jest? Nie, no przecież tutaj byłem. Tu nie ma nic, tu nie ma przyszłości, a nie w sumie. Kurde, on jest tu! Tu! Skąd on się tutaj wziął tak szybko? Nie, może lepiej, żebym mnie gonił, serio. Dobra, tam się czai za filarem. No, przecież jakie to jest odbicie w lustrze, widzicie przecież odbicie kamery, nie? Tutaj też nie, na pewno. No, Buffs! Kurde, do łaźni. Ale tu nie ma przejścia, nie? Sorry, jest. Jest, jest, jest. Chyba mal się wciśnie. Okej. On nie wie, co jest grane. Pan grubcio tłuścioszek. Spoko. Jest żywy pacjent. No nie, on mnie zdradzi. Dobra. Zamknijmy. Na wszelki wypadek. Moment, tamten też żyje? Chyba nie. Every little crevice.
Ej, nie, przeczytałem ten napis. O, shit, nie chcę być świadkiem tej sceny, ale w sumie może na jakaś notatka wpadnie. Miles? Nie, dobra, nie ma czasu. Nie. Ale bateria może jakaś? Nie, też nie. Dobra, ostatni zawór, dokładnie, jest i... kierunkowskaz. Powiedzmy. Dobra, wszystkie. Dobra, pięknie, i co teraz? Cofnąć się, pozostaje, on tutaj nie wejdzie. Bo bez osłony, ja nawet nie wiem jak, nie mam jak uciekać. No dobrze, że fajnie, że swojego kolegę znalazłeś chociaż w tych bardzo samotnych chwilach. Ja tutaj grubcio nie przejdzie, nie? Dobra, co na sprincie? To zrobić, czy... Nie, to raczej głupi pomysł. Dobra, daj kamerę. Gdzie on jest? To nie tu! Tu trzeba, tu, Miles, dobrze, chyba. Oh shit. Dobra, cię już mnie chyba nie goni. Dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu, no dawaj to! Przemoczony, okej. Okay. Soaked to the bone, ale co to zmienia? On tu przyjdzie, tak? Jeszcze, po mnie. Przynajmniej w szafce nie moknę. No, chyba, że przestraszył się wody. Ach, cholera, przez te zraszacze, ja nic nie wiem. O, dobra, już wiem wszystko. Wiem, gdzie on jest. I poszedł dalej. Dobra. Teraz powiedzmy jest przy wyjściu i teraz zaczyna kroczyć wzdłuż korytarza. Więc wychodzimy. Dobra, stoi. A! Kurde! Nie rób mi tego, grubcio! Dobra, gdzie? Gdzie mam teraz iść? Coś się otworzyło. No co? Co tu? Kurde, nic nie widzę! Po omacku. Czy. Dobra. Ale nie, serio, dalszym ciągu nie wiem, gdzie mam iść. Nie mam drzwi, które mi mogę trzasnąć. Ej, dobra, czy tam przycisnę? Może jakoś coś? To mnie wyciągnie za szmaty, nie? Aha, tutaj nie masz wstępu. Trzeba było się wybrać na fitness, a nie tylko na podnoszenie ciężaru. Bodyweighting. Może heavy lifting, nie, no dobra, ale gdzie, no co mi dały te zraszacze, ej! Tam przecież się paliło, wszystko zgasło. Dobra, dam radę? Tam się dostać, ale grubcze wie, że tutaj się wślizgnąłem, on tam będzie czekał tylko, no, aż będę próbował wyjść. No muzyka odbitnie to potwierdza. Ale dobra, no to... skoro tak... Gdzie? Dobra. Nie. Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście? Tu? Tak, kolejna szczelina. A dobra, eko w tego zostawiłem. Chociaż na większym poziomie trudności on by tutaj, nie wiem, przebijał się, szybciej biegał czy coś. Dobra, tu się wszystko paliło, tak? No i co, uratowałem chyba komuś życie, nie? Temu samobójcy. Ale w dalszym ciągu mogę tylko w tych pewnych wybranych momentach skakać. Gdzie jest pan podpalacz? Ej. No, to wygląda mi na żywe nogi, kolego. Tam idzie tędy. Tu już przeszliście i zgnij się, kurde. Szczupakiem tam, nie no dobra, chcecie to... Koniecznie trzeba! Coś czułem, że mu się to nie spodoba. Dobra, większy szkód nie wyrządził, a może zobaczyć co u niego. Zamknął się! Może chce teraz znowu wzniecić ogień. Teraz on ma misję, zakręcić dwa zawory i wyłączyć zraszacze. Nie, dobra, ale kochani, już teraz bezpieczna przystań moja tutaj. To jest ta kafeteria, ta stołóweczka, ta kuchnia. Ze zwłokami. No dobra, tego nie będziemy jedli na pewno, ale skończymy w tym miejscu odcinek. Dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!